Mamy trzecią edycję Festiwalu Kół Naukowych. Jak widać za mną jest tutaj rzesza naszych studentów, którzy chcą się zapoznać z ofertami ponad 40 kół naukowych działających na Politechnice Opolskiej. Myślę, że ta ilość zostanie przelana w jakość i te tutaj młodzi ludzie będą mogli wstąpić w jedną z właśnie z możliwych ścieżek rozwoju swojego naukowego, badawczego, inżynierskiego, ale też takiego, które oferują koła bardziej humanistyczne, nie tych techniczne. Koła naukowe to możliwość rozwijania swoich pasji, tych naukowych, badawczych, ale tych takich również związanych z zainteresowaniami, ale też możliwość poszerzania swoich horyzontów, nie tylko w oparciu o te nauki stricte techniczne, ale też tak związane bardziej z naukami humanistycznymi. To też możliwość odbywania ciekawszych praktyk, staży naukowych, a kiedyś tam może w przyszłości również podjęcie ciekawej pracy, ponieważ firmy coraz częściej patrzą w CV potencjalnych absolwentów, czy działali i w jakim kole naukowym działali podczas swojej studiów. Myślę, że chciałabym sprawdzić możliwości kół, sprawdzić, czy jest któreś, które by mnie zainteresowało właśnie, no i może do któregoś bym dołączyła. Zobaczymy jeszcze tak właściwie, czy będzie tutaj coś ciekawego dla mnie. Przyjechaliśmy zobaczyć, co tutaj robią nasi starsi koledzy, co pokazują, co możemy my w przyszłości zrobić i czym możemy się też nawet w jakimś stopniu zainspirować i jak do tego, jak się zacząć tym inspirować, przede wszystkim jak stworzyć takie kółko i po prostu, żeby się dowiedzieć odnośnie takich informacji właśnie. Chcemy się dokształcać też, żeby wiedzieć, co się dzieje na przykład na produkcji, to jest tym związany jeszcze też nasz kierunek, który studiujemy. Też prowadzimy różne szkolenia, bierzemy udział w szkoleniach, żeby się dalej dokształcać. Działam w kole Team Beat, które jest prowadzone przez pana doktora Smolczyka. Jest to koło programistyczne, bardziej algorytmiczne. Skupiamy się na rozwiązywaniu zadań najczęściej z zawodów z programowania zespołowego. Są to zadania, które właśnie wymagają takiej znajomości algorytmów, trochę matmy i pozwalają nam na, można powiedzieć, rozwijanie się właśnie w takim wydajnym programowaniu. A dlaczego warto należeć do koła? Jest to bardzo rozwijające. Jeśli masz jakąś pasję, to możesz ją realizować właśnie razem z uczelnią i to jest bardzo fajna sprawa. Uczymy się współpracy i rozwijamy nasze różne talenty w szeroko rozumianym pojęciu. Uczymy się komunikacji, uczymy się współpracy, organizacji wydarzeń. Jednym z naszych kluczowych wydarzeń są poligeniusze, czyli spotkanie z absolwentami, którzy osiągnęli, mają jakąś ciekawą ścieżkę zawodową i chcą się podzielić swoim doświadczeniem ze studentami. Na ogół jest taki czas przystosowania do koła, czyli pierwsi nowi członkowie wszystkich kół naukowych, również koła, którego jestem opiekunem, czyli grupy .net.pl, mają taki czas na adaptację, czyli są uczestnikami takimi trochę biernymi, czyli słuchają wykładów, ogarniają tą wiedzę, którą starsi studenci, ich koledzy i koleżanki im przekazują, ale później bardzo szybko wchodzi taki czas, kiedy zaczynają być aktywni, czyli sami coś od siebie dawać innym.